Szanowni Państwo, na początku parę słów na temat tytułu tego podcastu. Galicyjskie księgi gruntowe zamiast metryk. Kiedy mówię o katastrze galicyjskim i galicyjskich księgach gruntowych, bardzo często spotykam się z pytaniem, na ile są to źródła przydatne genealogom? Na ile warto po nie sięgnąć? Ze względu na to, że zawierają bardzo dużo informacji genealogicznych i ze względu na to, że są to źródła łatwo dostępne, myślę, że przynajmniej na początku badań genealogicznych z dużym powodzeniem mogą zastąpić metryki, szczególnie że z dostępnością metryk bywa różnie. Dotyczy to zarówno tych, które przechowywane są w archiwach parafialnych, w archiwach diecezjalnych, ale również chodzi o księgi metrykalne, które znajdują się jeszcze w urzędach stanu cywilnego. Ponieważ niejednokrotnie zdarzało się, że księga założona w wieku XIX prowadzona była przez kilkadziesiąt lat, jeszcze w okresie międzywojennym, z jej dostępnością w urzędzie stanu cywilnego może być problem. Oczywiście księgi metrykalne galicyjskie zawierają bardzo dużo informacji, są bardzo bogatym źródłem genealogicznym, chociażby w przypadku aktu chrztu, bardzo często oprócz imion i nazwisk rodowych rodziców znajdują się również imiona i nazwiska rodowe dziadków dziecka, ale problem jest z dostępnością. Inaczej jest w przypadku galicyjskich ksiąg gruntowych. Jedna uwaga. Kiedy mówię w tym podcaście o Galicji, mam na myśli nie tylko Królestwo Galicji i Lodomerii, ale również Wielkie Księstwo Krakowskie. Ze względu na to, że ta ustawa, na podstawie której zostały założone księgi gruntowe, ustawa z roku 1874, obejmowała właśnie nie tylko Królestwo Galicji i Lodomerii, ale również Wielkie Księstwo Krakowskie. Podcast ten zawiera szereg uproszczeń, ale chodziło mi przede wszystkim o to, aby Państwu przybliżyć problematykę ksiąg gruntowych jako źródła genealogicznego. Gdzie obecnie przechowywane są księgi gruntowe, zwykle zachowane? Przechowywane są albo w wydziałach wieczystoksięgowych odpowiednich sądów rejonowych, jeżeli nie zostały jeszcze zamknięte, jeżeli pełnią rolę ksiąg wieczystych, czyli stanowią tak zwane księgi wieczyste dawne, albo już po zamknięciu z sądów rejonowych są przekazywane do odpowiednich archiwów państwowych. W związku z tym, czy są przechowywane w sądzie rejonowym, czy w archiwum państwowym, z ich dostępnością nie powinno być problemów. Skoro są księgami wieczystymi dawnymi, mają status ksiąg wieczystych, a zatem są jawne, a zatem każdy ma do nich dostęp. Wystarczy udać się do Wydziału Wieczystoksięgowego Sądu Rejonowego i zwrócić się o możliwość wglądu do nich. Podobnie nie powinno być problemu z ich udostępnianiem w archiwach państwowych. Funkcjonują trzy określenia tych ksiąg. Po pierwsze, z punktu widzenia dzisiejszego systemu prawnego i ich dzisiejszej roli, księgi wieczyste dawne. Z punktu widzenia historycznego są one nazywane księgami gruntowymi. Natomiast w języku potocznym najbardziej rozpowszechniona jest nazwa elwuchy. Skąd się ta nazwa wzięła? Jest to skrót nazwy liczba wykazu hipotecznego. Ponieważ główną częścią tych ksiąg jest wykaz hipoteczny, czyli rejestr poszczególnych nieruchomości odpowiednio ponumerowanych, noszących numer
czyli w ówczesnej nomenklaturze liczbę, stąd od liczby wykazu hipotecznego nazwa elwuch, powszechnie stosowana w języku potocznym. Jedna księga gruntowa była prowadzona dla obszaru całej gminy katastralnej. Gmina katastralna stanowiła ówcześnie podstawową jednostkę podziału terytorialnego i w przybliżeniu odpowiadała dzisiejszemu sołectwu. Ze względu na to księgi gruntowe, ich wykazy hipoteczne były bardzo obszerne i w związku z tym były wielotomowe. Na przykład tom pierwszy obejmował elwuchy od 1 do 100, tom drugi od 101 do 200 i tak dalej. Nieruchomości, jak już mówiłem, w wykazie hipotecznym były ponumerowane, miały swoją liczbę i tyle było tych numerów wykazu hipotecznego, ile było nieruchomości na terenie danej gminy katastralnej. W tym rejestrze opis każdej nieruchomości składał się z trzech części. Te trzy części były oznaczone dużymi literami alfabetu łacińskiego. Była to część A, B i C. Część A zawierała oznaczenie nieruchomości. Była w niej wymieniona liczba wykazu hipotecznego, czyli numer wykazu hipotecznego. Znajdowała się nazwa gminy katastralnej oraz siedziba sądu powiatowego, przy którym były prowadzone księgi gruntowe. Najistotniejszą informacją znajdującą się w części A jest wykaz wszystkich działek, z których składała się dana nieruchomość. W ówczesnej nomenklaturze wykaz wszystkich parcel stanowiących daną nieruchomość. Parcele dzielono na parcele gruntowe, takie jak pola, łąki, pastwiska, lasy itd. oraz parcele budowlane, na których znajdowały się domy i budynki gospodarcze. Parcele gruntowe i parcele budowlane były numerowane w obrębie danej gminy katastralnej osobno. W części B wykazu hipotecznego znajdowały się informacje o właścicielu danej nieruchomości, jego imię, nazwisko oraz wszelkie zmiany związane z daną nieruchomością. Zmiany właściciela wynikające z dziedziczenia, z darowizny, z umów kupna, sprzedaży czy intercyzy i tym podobnych. W związku z tym znajdujemy tam imiona i nazwiska poszczególnych właścicieli, tak jak zmieniali się dla danej nieruchomości oraz krótkie informacje, na jakiej podstawie następowały zmiany we własności danej nieruchomości i odniesienie do dokumentu, na podstawie którego dana zmiana zachodziła. Co prawda nie ma zwykle bliższych informacji o pokrewieństwie czy powinowactwie pomiędzy poszczególnymi właścicielami, ale można zazwyczaj wysnuć taki wniosek na podstawie treści wpisanych dokumentów. Czyli, że na przykład nastąpiło dziedziczenie, jeżeli najpierw jest wpisany jeden właściciel, a następnie na podstawie dekretu dziedziczenia jest wpisanych kilku właścicieli, którzy posiadają daną nieruchomość już w częściach ułamkowych.
Część trzecia wykazu hipotecznego, część C, zawiera informacje o obciążeniach dotyczących danej nieruchomości i również może stanowić cenne uzupełnienie historii rodzinnej. O ile poszczególne zapisy w LWH-ach są stosunkowo lakoniczne, to odnoszą się one bezpośrednio i jednoznacznie do innych bardzo ważnych dla genealoga akt. Są to po pierwsze protokoły dochodzeń, zbiory dokumentów, na podstawie których dokonywano pierwotnych wpisów do ksiąg gruntowych. Na podstawie ustawy z 1874 roku w latach 70., 80., XIX wieku ustalano, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Wszystkie zebrane w ten sposób dokumenty, często z dziesiątków lat, grupowano w zespoły akt, które nazywamy protokołami dochodzeń. I dla każdego numeru LWH powstawał odrębny zbiór. Po drugie, wszelkie zmiany, jakie wpisywano do LWH-ów, wpisywano na podstawie dokumentów, które następnie łączono w zbiory dokumentów. I o ile w przypadku samego LWH-a często jedynie możemy się domyślać, o jaki stopień pokrewieństwa czy powinowactwa chodzi, to już wszelkie stosunki rodzinne bardzo szczegółowo są opisane w protokołach dochodzeń i w zbiorach dokumentów do danego LWH-a. Co więcej, nie tylko pozwalają one nam ustalić stopnie pokrewieństwa i powinowactwa, ale w ogromnym stopniu pozwalają nam wzbogacić historię rodzinną. Zwykle protokoły dochodzeń danej gminy katastralnej oraz zbiory dokumentów do LWH-ów nie są już przechowywane w wydziałach wieczystoksięgowych sądów rejonowych, ale zostały przekazane, o ile się zachowały, do odpowiednich archiwów państwowych. Protokoły dochodzeń, zbiory dokumentów odsyłają nas do kolejnych zbiorów akt, do akt spraw sądowych, do akt notarialnych, ponieważ mamy tam podane sygnatury, na przykład sygnaturę sprawy sądowej, spadkowej, mamy podaną informację bardzo konkretną o akcie notarialnym związanym z umową, czyli kontraktem kupna-sprzedaży danej nieruchomości, to o ile takie akta się zachowały, bardzo łatwo jest nam sięgnąć w archiwum państwowym do akt danej sprawy sądowej czy do akt danego notariusza. Oprócz tych akt o charakterze sądowym, LWH-y odsyłają nas również do akt katastralnych. Akta katastralne przechowywane są albo już w archiwum państwowym, albo jeszcze w wydziałach geodezji starostwa powiatowego. Kataster, czyli system rejestracji nieruchomości związany ze sprawami podatkowymi, składał się z części kartograficznej i z części opisowej. Z punktu widzenia badań genealogicznych, w części kartograficznej interesująca jest po pierwsze sama mapa katastralna. Mapy te sporządzane w połowie lat 40. XIX wieku zawierają informacje o wszystkich parcelach budowlanych, wszystkich parcelach gruntowych. Bardzo dokładnie pozwalają nam dzisiaj zlokalizować daną nieruchomość. Szczególnie, że bardzo często zarówno numery
parcel nie uległy zmianie i są takie same albo podobne jak numery dzisiejszych działek ewidencyjnych, ale również bardzo często znaczna część granic parcel gruntowych, parcel budowlanych zachowana jest do dzisiaj jako współczesne granice działek ewidencyjnych. Dzięki mapie katastralnej, której oryginał bardzo często znajduje się jeszcze w starostwie powiatowym albo w archiwum państwowym, często jest opublikowany w internecie albo dostępny w kopii, możemy zlokalizować położenie nieruchomości naszych przodków. Oprócz mapy katastralnej istotne będą również tak zwane manuale, czyli pierwotne szkice polowe, ta dokumentacja, którą sporządzał ówczesny geodeta na gruncie. Tam mogą się znaleźć dodatkowe jeszcze informacje o nieruchomości, które później na mapie katastralnej już nie wystąpiły. Z kolei w części opisowej akt katastralnych istotne będą protokoły parcelowe, arkusze posiadłości gruntowej, różnego rodzaju skorowidze, czyli różnego rodzaju spisy poszczególnych parcel z informacjami o tych parcelach, spisy właścicieli, pomoce kancelaryjne do tej dokumentacji. I dzięki aktom katastralnym, podobnie jak dzięki aktom sądowym, biorąc za punkt wyjścia LWU, możemy bardzo rozbudować historię naszej rodziny. Nie tylko pomagają te dokumenty w odtworzeniu relacji pokrewieństwa, powinowactwa, ale dostarczają bardzo dużo informacji o dziejach rodziny w XIX i w XX wieku.